feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Wystarczy normalnie powiedzieć, że grasz. Mama ci przeszkadza? No nic. W każdym bądź razie, dzisiaj mam koka. Taki szybki look. Witajcie w nowym filmie, bo tak powiedziałam tylko witajcie. Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj jedziemy już na zajęcia z Alankiem, na rehabilitację. Jest piękny dzień, zapowiada się słonecznie, chociaż jest troszeczkę zimno. No ale ja jestem ubrana bardziej na luzie, bardziej tak, wiecie, wiosennie, ze względu na to, że ja siedzę generalnie w aucie, później do galerii skoczymy, a już po południu, południem będzie... Alanku, mamusia tutaj rozmawia. Będzie cieplej, tak więc tak się ubrałam, żeby po prostu nie nosić później nie wiadomo ilu rzeczy w rękach, no bo wiadomo, że jak gorąco, to się człowiek rozbierze. No i co? Plan taki dzisiaj jest. Muszę jechać do Galerii Bronowickiej w Krakowie. Muszę szukać ubrań dla Oliwki, bo wczoraj jak komodę... No dobrze, tobie, Alanowi, on spodnie ma, tylko t-shirtów nie ma. Więc u niego to jest deficyt i tu bym kupiła mu takie rzeczy. A dla Oliwki komodę wczoraj właśnie zapełniałam. I okazało się, że ma wszystkie spodnie, ale z dziurą. Ja nie wiem, jak ona to robi. Wszystkie już nawet nie brudne, ale dziurawe. Ale dziurawe. Powiem wam, że trochę schudła z tymi zajęciami. Ogiga ma, ja nie mam. Ty nie masz, ty ładnie dbasz o spodnie. Alan nie ma ani brudnych, ani potarganych. A Oliwka jest taka, że wszędzie jej pełno. Ona się nie przejmuje, że sobie tam spodnie przedziurawi czy ubrudzi. No i jest jak jest, że po prostu spodnie wyglądają jak wyglądają. Więc jedziemy, kupimy jej spodnie. Zobaczymy, bo właśnie mam z nią taki problem, że ona jest jednak duża. Zrobiłam jej wszystkie badania i niestety, ale nie wiem, z czego to po prostu wychodzi. Ona lubi po prostu jeść. I nie, że słodycze czy tam, wiecie, tylko normalne po prostu posiłki, tylko dokładka, mamo, proszę o dokładkę, takie tam, no staram się jej nie dawać. Ale wiecie, jak to jest. Poza tym jest u babci, czasami jest w szkole, czasami jest u cioci. No i wiecie, jak to jest. Jeżeli ja nie mam nad tym kontroli, bo mnie po prostu nie ma przy niej, no to różne rzeczy są. No i teraz zapisałam ją właśnie na te cheerleaderki, na zumbę i powiem wam, że już widać mniej więcej, Alan też chodzi na zumbę, że widać już troszeczkę rezultatów, wiecie, już zmniejszył się ten brzuszek i w ogóle jest fajnie, ale dalej nie mogę kupić na przykład spodnie takie jak jeansy, takie, wiecie, po prostu ona musi mieć leginsy, bo takie rozciągliwe, bo niestety, ale pupę ma też sporą po mnie i jeżeli ona nie jest chuda, no to wszystkie spodnie są na nią duże, więc muszę po prostu to wszystko tak jakby robić, bo na przykład w dżinsy to nie wejdzie. Dobra, no nic, no to jedziemy, mamy plany, mamy, więc do dzieła.
shameless creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Oczywiście spóźniliśmy się. Alan tam za mną w tle leci. Ma problemy chyba z brzuszkiem. Musimy szybko iść do toalety. I tak, dzisiaj będziemy okupować. Na pierwszy strzał proponuję Lizerw, bo może tak to się nazywa, a później Sinsay. Tak więc lecimy szybciutko, bo już jesteśmy spóźnieni, z 5 minut. Ale idzie? Idzie chyba. Chodź! The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Po zajęciach Alan dał czadu. Ja myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej, bo jak przyszliśmy, to wypompowany był z sił, ale dał radę. Teraz co? Idziemy na lody, bo mu obiecałam już od wczoraj. Może troszeczkę się roztopią w tej galerii, więc mam nadzieję, że nie będą takie zimne. I co? McFlurry. My lubimy McFlurry. Lion Caramel. To są moje ulubione lody. Alana też w sumie oliwki, więc sztosik. I jedziemy teraz do galerii. Sporo zakupów, ale jeszcze musimy iść do H&M. H&M, tak? No butelka, ale ona ci nie jest potrzebna, Alan. Ty wszystko potrzebujesz. Alan mega twardziel. Swoje ubranka niesie twardo. Masakra. Oliwki też, tak. Alana, bardzo ładnie. Ale jesteś silny. A jeszcze idziemy do H&M-u. Idziemy jeszcze do H&M-u, bo nie mamy dla Oliwki t-shirtów i dla Alana też. Tutaj był słaby wybór, wręcz praktycznie go nie było. Rozmiary były wykupione, a jak nie wykupione, to takie nie za fajne, w sensie kolorystyka, no i szata graficzna. Więc idziemy do drugiego sklepu. Takie nasze łupy, Alan. Wracamy do H&M-u. Bo nic nie zobaczyłam, Alanowi niby się zachciało sikać. Wracamy tam, szybkie zakupy, szybki research do maka na loda obiecanego i lecimy do poliwkę. Nie do domu, chciałam powiedzieć do domu, ale nie do domu, poliwkę. Mama przegięła i to strasznie przegięła, ale wiecie, nawet nie chodzi o to, a zobaczcie tu. Dwie duże torby H&M Sinsay. Po prostu stwierdziłam, że muszę już im wymienić całą szafę, bo Alana też t-shirty były no przechodzone. W sumie to on bardzo długo w nich chodził, no i wszystkie nadają się na wymianę, więc stwierdziłam, że muszę to zrobić u Alana i u Oliwki. Alan też teraz bardzo szybko podrósł, więc jak najbardziej wszystko muszę wymienić i Oliwka, więc stąd te siaty. Mam nadzieję, że wystarczy na jakiś czas. I co, za ciężkie? Czy dasz radę? To nie. To co, to mam wziąć to? Torebkę? To. Dobra. Nie. Dobra. Ale siłacz jesteś, no ładnie. Dobra kochani, to taki szybki haul z H&M-u i Sinsaya dziecięcy, bo tylko dla siebie frotki kupiłam, więc to pokażę, ale generalnie głównie będzie dziecięcy haul
I powiem wam, że no, Oliwka i Alan, wyrósł z wszystkiego, a Oliwka po prostu wszystkie rzeczy, tak jak mówiłam, brudzi, psuje, w sensie dziury, no i trzeba było kupić im wszystko, więc wydałam w sumie około 600 zł. Oje, nie ma Lule. Około 600 zł. Tak więc pierwsza to jest bluzeczka dla Oliwki. Alan, czekaj, bo mi tutaj zostaw już. Zostaw. Pierwsza to jest bluzeczka dla Oliwki. Taka kolor, taki fiolet. Ona już ją założyła, więc niby pasuje na nią. Taka oversize, więc bardzo, bardzo fajna. Jej się podoba, mi też, więc... Z kapturem. Z kapturem, tak? Ty też masz z kapturem. Tutaj mam t-shirt. Też nie wiem, ile to mniej więcej kosztowało. Kamera przekłamuje kolor, bo to jest taki jasny, znaczy jasny, jasny kamer, w kamerze macie jasne, a to jest taki ostry róż. Tak więc kamera też przekłamuje tutaj, widzę. Tak mi popieprzyła ta baba. Za 3 mamy 49,50 zł. Żółty t-shirt dla Oliwki. Dla Oliwki. Tym razem dla Alana t-shirt szary z zieloną tutaj taką naszywką. Kosztował też chyba 2-3 w jednym, więc nie powiem wam, bo nie mam ceny. Tutaj Oliwki biały t-shirt. Na WF będzie idealny. Taki zwykły, wiecie, bawełniany, dobrej jakości nawet. I tutaj też macie takie a la fiolet. No taki, nie przekłamuje teraz kamera, taki jak w kamerze t-shirt. Ona ma deficyt taki właśnie podkoszulek, t-shirtów, deficyt. Jak w sumie wszystkim. Alanek, tutaj mamy niedźwiedzia. Mamy niedźwiedzia. Ile to kosztowało? 60 zł. Takiego niedźwiedzia dla Alanka. Jak zmienimy tutaj te naszywki, jak to się nazywa? Te brokaty. No w każdym bądź razie to się twarz mu zmienia na taką groźniejszą. Groźniejszą. Widzisz, Oliwka? A strugie? No to ma taką niebezpieczną twarz, Łukasz, prawda? Łukasz. Jakie zjawiska. No, widzisz? A zobacz na mój motylek. No. A jak motylek się zmienia i na kolory ładniejsze? Tak, tu jest no. Pomarańcz, Boston. No po prostu mega mi się podobają te bluzki. Tutaj mamy 40 zł na Alana bluzka. On nosi 128. 122 mu wzięłam, no bo wyrasta szybko. Zmienia się na taki. Bardzo ładny. A tak. Zaraz pokażemy. Twoje też się zmienia. Tutaj mamy też Brooklyn, ale ta bluzka kosztuje więcej, bo 60 zł. Tak więc też taka fajna zielona. Mega mi się spodobała. Ale będzie chodził w zielonych rzeczach kolorowych. Tutaj taka zielony t-shirt dla Alana. Mama, dużo. Dużo jest. W Sinseju taka bluzeczka. W Batmana kosztowała 26 zł. Niedużo. W Sinseju. Oczywiście Psi Patrol, jak Alan uwielbia. Za 13 zł taka bluzeczka. Alana, jakaś tam bluzka w PlayStation mi się kojarzy. PlayStation, pad z PlayStation za 50 zł. Znalazła na moje. No i właśnie, Oliwka znalazła te frotki moje, które po prostu są dla mnie i to jest wszystko z tego holu zakupowego. Moje mamy. Tak, bluzka za 4 zł dla Alana. Bluzek zawsze nie za spodenki. Dużo, bo
Alan, no wiadomo, bluzki do wszystkiego wykorzystujemy. Nawet do szpitala jako piżama, to wiecie. NASA, takie spodnie dla Oliwki. Kosztują w Sinseju 30 zł. Alan, nie krzycz. Usiądź sobie ładnie. No to nic się nie dzieje. Ja będę podawać. Taka bluzka nawet nie ma metki, więc nie wiem. Alana, t-shirt. Znowu, tutaj też znowu masz dinozaury tym razem. T-shirt. A czy tą bluzkę już pokazałeś? Tą jeszcze nie. Tutaj dla Alana również. Taka zielonkawa. Teraz mamy serię Alana. Tutaj mamy również t-shirt Alana. Tak, i tu również. One mi się bardzo podobają. Bardzo mi się podobają te kolory. I w ogóle jakość bawełniana, no po prostu super. No i oczywiście Alan zobaczył koszulę, to się zakochał. Ja mam dwie, on też musi mieć. On uwielbia koszulę, nawet czy w kratę, czy w inną. No po prostu uwielbia. Oliwki spodnie. Oliwki spodnie kosztują 20 zł. Takie zwykłe dresowe, wiecie, do szkoły, na zajęcia taneczne. Takie zwykłe, żeby miała luźne, fajne, żeby się szybko nie zniszczyły. Takie troszeczkę grubsze one są. Też teraz będzie chłodniej. Wiadomo, jaka będzie pogoda, więc takie rzeczy jak najbardziej. No i tutaj super, super po prostu jest ta bluzka. No przepiękna jest, sama bym ją wzięła. I no niestety, na Oliwkę jest za duża. Moja mama już ją sobie zarezerwowała, więc... Nie! Ale Oliwka nie chce jej oddać, bo ta bluzka jest taka piękna. Kosztowała chyba z 50 zł. 49,99. Więc to tu. Ja jaki mam rozmiar w ogóle? Ty masz... ja ci wzięłam teraz 152, 146. Taka... ja mam? Takie spodenki. One też kosztowały właśnie... Jak mam rozmiar? 20 zł. W ogóle w Sinseju nie było rozmiarów, nie było po prostu rozmiarów. Ogina ma mało, ja ma duda. A w HM-ie te spodnie są takie niby porządne, ale bardzo, bardzo szybko... Lisia będzie na koniec. Dobrze, ale bardzo szybko się rozwalają niestety, szczególnie, że Oliwka ma bardzo wszystko opięte, no i niestety, ale się... No ja nie mówię, że to jest ich wina, no ale... tutaj mamy znowu te same spodnie dla Oliwki za 20 zł. Krótkie spodenki jej wzięłam, czy na lato, czy na WF w szkole i na zajęcia, czy liderki, czy zumby, to zawsze się przyda. A była promocja, jak widzicie, promocja, 13 zł kosztowały. W Sinseju, tak więc wzięłam. To jest najładniejsze. I tu mamy piękną bluzeczkę. Najładniejszą, Oliwia mówi. Z takim nie pięknym motylem. Ona nie tu jest. Ona kosztowała 60 zł. Zobaczcie, taki motylek ładny jest. A jak zmienimy, przetrzemy mu te błyskotki. Jak to się nazywa, Oliwia, te błyskotki? Cekiny. O, jak dobrze, że jesteś. Jak przetrzemy cekiny, robi się taki motylek, więc bardzo, bardzo ładna bluzka. A ostatnia najładniejsza bluzka. A ostatnia jest. Najładniejsza bluzka, której Oliwce się najbardziej podoba, bluzka, t-shirt. Może w tym dzisiaj pójdziesz na zajęcia taneczne. Ja mam oto! Trenik. Taka bluzeczka w motylki, kolorowe motylki dla Oliwki. Po treningu, jak widać, włosy w każdą stronę, nawet ten mój kikut. Tak więc będę się już z Wami żegnać, bo bardzo dużo chyba materiału jest w tym filmie. Siłówka wleciała, plus jeszcze ABS brzuch. No i...
Jak tam moja noga? W miarę okej. W miarę okej. Jak siłowe to okej. Alan strzela do mnie z pistoletu. No. Tutaj właśnie w tych torbach. Czekaj, Alanek. Tak więc tutaj mam rzeczy do oddania dla mamy, w sensie chemię. I tutaj dodatkowo jeszcze ubrania, Oliwki i Alana stare, te, które są dziurawe albo za małe już dla Alana. I tutaj jeszcze muszę jej wiaderka oddać. Tak więc tak to jest. A ja się będę z wami żegnać. Tak więc dziękuję za oglądanie mnie. Bardzo, bardzo mi jest miło. Bardzo mi będzie miło, jeśli zostawisz coś po sobie. Jakiś komentarz, łapkę w górę. Tak więc co? Bardzo dziękuję za subskrypcję. Zapraszam ponownie zasubskrybować mój kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!